W każdym obrazie zawarty jest jakiś rodzaj przestrzeni. Rozumienie przestrzeni, jej znaczenie, funkcja w obrazach zmieniały się. W związku z tym zmieniały się również sposoby jej ukazywania. Ale zacznijmy od początku, od najstarszych malowideł, jakie znamy, znajdujących się w jaskiniach Lascaux, Altamiry w południowej Francji czy Hiszpanii. Tutaj występuje perspektywa kulisowa. Polega ona na tym, że przedmioty, które znajdują się bliżej, zasłaniają częściowo te przedmioty, które znajdują się za nimi. Tak samo jak tutaj w te byki, ten, który jest blisko, przysłania ten, który jest za nim, ten drugi zasłania trzeci, a trzeci zasłania dalej czwarty. Perspektywa kulisowa to nie tylko jaskinia, ale również średniowiecze w miniaturach. Chociażby tutaj. Kolejne głowy, kolejni ludzie mają tą samą wielkość, wyglądają tak samo, a wrażenie przestrzeni uzyskiwane jest poprzez zasłanianie jednych przez drugich. Szczególnie widać to w tej miniaturze, w której apostołowie ukazani są w ten sposób, że widać jedynie czubki ich głów. Zasłonięci są przez tych, którzy znajdują się bliżej. To jest akurat niewierny Tomasz. I tu jest kolejny rodzaj perspektywy. Perspektywy, czyli sposobu ukazania, wrażenia przestrzeni na płaskiej powierzchni obrazu. Jest to perspektywa intencjonalna, czyli polegająca na tym, że przedmioty, które są ważniejsze, osoby, które są ważniejsze, które mają większą rangę, namalowane są większe w skali niż te, które są mniej istotne. W ten sposób zaznaczano ważność osób. Wypędzanie demonów z Arezjo. Mnisi są tej samej wielkości jak mury miasta. Wyglądają jak Gulliver wkraczający do miasta Lilliputów. Kolejny sposób pokazywania przestrzeni to jest perspektywa pasowa. Polega ona na tym, że kompozycja cała podzielona jest na pasy. To, co znajduje się bliżej, namalowane jest na dole. To, co znajduje się dalej, malowane jest w pasach znajdujących się coraz wyżej. W niektórych kompozycjach wygląda to jak sekwencja poklatkowa w filmie. Kolejne kadry czy kolejne ujęcia malowane są obok siebie. Tak jak w tej miniaturze przedstawiającej całą historię Adama i Ewy, od stworzenia Adama, stworzenia Ewy, aż po wypędzenie z raju. Więc tutaj oprócz samej perspektywy mamy również sekwencję czasową, czyli jest to coś w rodzaju komiksu, czy nieruchomego, ale nawet filmu. Perspektywa powietrzna. Typowa perspektywa malarska. Jej założenia wynikły z obserwacji świata. Wynikły stąd, że przedmioty, które znajdują się dalej, oddzielone są dużą warstwą powietrza, która zmienia kształty, zmienia barwy, zmienia kontrasty, a zmienia w ten sposób, że to, co znajduje się dalej, bliżej horyzontu, jest bardziej niebieskie, bardziej zamglone, czyli rozmyte i mniej kontrastowe. W ten sposób namalowanych jest większość obrazów chociażby Leonarda da Vinci, w których za osobą portretowaną, chociażby Mona Lisa, za osobą portretowaną jest pejzaż, który w najdalszych swoich fragmentach jest namalowany właśnie w tonacji błękitnej, rozbielonej, rozmytej, stwarzając wrażenie zamglonego pejzażu. Tutaj pokażemy zbliżenie. Tło, czyli ten najbardziej odległy pejzaż, namalowany jest w błękitnej tonacji, zupełnie inaczej niż to, co znajduje się na pierwszym planie. Ten pierwszy plan malowany jest pełną paletą barw,
z dość dużymi kontrastami. Dalej paleta jest rozbielona, kształty rozmyte, mniejszy kontrast. Renesans to przede wszystkim perspektywa zbieżna. Jej zasady opracowane zostały w XV wieku przez architekta Leo Battista Albertiego. Zauważył on, że przedmioty, które znajdują się bliżej, wydają się większe od tych, które znajdują się dalej. Przedmioty, oddalając się proporcjonalnie, zmniejszają się. Również linie, które biegną wzdłuż osi widzenia, zbiegają się w jednym punkcie, który znajduje się na linii horyzontu. Perspektywa zbieżna uważana jest przez wielu za szczyt inżynierii artystycznej, w cudzysłowie, czyli coś najlepszy, najbardziej realny sposób, najbardziej naturalny sposób oddawania rzeczywistości, co później rzeczywistości, czyli tej naszej trójwymiarowej rzeczywistości, co później było w XX wieku krytykowane. Tutaj mamy przykład idealnego miasta namalowanego czy wykreślonego według zasad Albertiego. Szkoła ateńska z zaznaczonymi liniami zbiegu i punktem na czerwonej linii horyzontu. Perspektywa wykreślna, perspektywa renesansowa jest takim ABC, podstawą widzenia przestrzennego, czy ukazywania przestrzeni w płaskim rysunku, czy na płaskiej powierzchni kartki, czy płótna. Rysunku tego uczymy na uczelniach. Tutaj jest przykład rysunków wykonywanych pod kierunkiem profesora Bielugi, który uczy właśnie perspektywy wykreślnej, perspektywy w tym przypadku z dwoma punktami zbiegu. Bardzo wiele obrazów malowanych jest z wykorzystywaniem perspektywy zbieżnej, chociażby w tym przypadku prace Van Gogha. Perspektywa zbieżna przez krytyków nazywana jest perspektywą cyklopa, dlatego że jej założenia zakładają, że widzimy jednym i to unieruchomionym okiem. My jednak wiemy, że widzenie przebiega w czasie. Jest czynnością polegającą na omiataniu wzrokiem tego, co mamy przed oczyma, zatrzymując spojrzenia w punktach, które przykuwają w jakiś sposób uwagę, bardziej interesują. I z tych pojedynczych spojrzeń, rzutów oka, nasz komputer, czyli mózg, składa te wszystkie dane zdobyte w jedną całość. Taka psychofizjologia widzenia interesowała Cezanna. Spójrzmy na jego kompozycję, Martwe natury, chociażby tą z jabłkami. Zwróćcie uwagę Państwo na stół. Jego krawędzie nie zbiegają się za przedmiotami, które je zakrywają. Stół z lewej strony jest, jego krawędź jest niżej, potem za koszem, za butelką podnosi się. Czy Cezanne, myślicie, tego nie zauważył? Czy nie mógł przyłożyć sobie jakiejś linijki, kawałka listewki, aby tą linię namalować prosto, tak jak wiemy, że stół przecież jest prosty, a u niego mamy wrażenie, że jest on połamany. Nie, nie chodzi o to. Chodzi o to, że patrząc na stół, na którym znajdują się jabłka, stół, na którym znajduje się butelka, koszyk, nie obejmujemy go jednym spojrzeniem. Obejmujemy go kilkoma spojrzeniami rzuconymi w różne punkty. W związku z tym, zgodnie z zasadą perspektywy zbieżnej, musielibyśmy narysować kilka punktów zbiegu i w kilku punktach ten obraz byłby zmienny. Tak mamy tutaj wytłumaczone to przez polskiego artystę, teoretyka sztuki Władysława Strzemińskiego. Gdy patrzymy na tą krawędź kieliszka, która znajduje się bliżej, mamy zupełnie inny obraz niż wtedy, kiedy patrzymy na krawędź kieliszka znajdującą się dalej od nas. I jeszcze zupełnie inny obraz, jeśli patrzymy na stół czy na podstawę kieliszka.
wtedy obraz jest zupełnie, zupełnie inny. Idąc tą zasadą, kieliszek namalowany powinien wyglądać w ten sposób. Dość prokracznie, ale niestety, tak go widzimy, a wiemy, że on tak nie wygląda. I stąd pojawiają się rozbieżności w tym, co maluje Cézanne, bo Cézanne maluje to tak, jak widzi, a nie wie, jak to wygląda. Twórczość Cézanna, czyli deformacja, czyli odejście od perspektywy renesansowej, czyli opisywania świata przy pomocy brył podstawowych, kuli, stożka i walca, ma olbrzymi wpływ na powstanie kubizmu, w którym przestrzeń traktowana jest w zupełnie inny, odmienny sposób. Kubiści próbują pokazać przedmiot jednocześnie z każdej strony. Każde pojedyncze spojrzenie, każdy impuls płynący od przedmiotu pokazywany jest jako oddzielny fragment. W kubizmie przedmiot możemy się go domyślać, możemy przedmiot odczytać, czy wiemy, jaki jest przedmiot dopiero po przeczytaniu tytułu. Jest to dzban i skrzypce w obrazie Braka. Przedmiotów możemy się jedynie domyślać, są one zasugerowane. Wygląda to w ten sposób, jakbyśmy wzięli dzbanek, czy wzięli gitarę, rozbili ją na bardzo małe, drobne fragmenty, rozłożyli je na płaskiej powierzchni i wtedy ten każdy fragmencik obok siebie rozłożony, namalowany. Więc ta przestrzeń jest rozłożona, jest pokazywana jednocześnie, symultanicznie, czyli jednocześnie z każdej strony. Kubizm to także kolaż, czyli kompozycja z wykorzystaniem przedmiotów z otoczenia artysty. Tutaj mamy dwa przykłady kompozycji Picassa. Ten kolaż uważany jest za jeden z pierwszych w ogóle kolaży. Co robi? Zwróćmy uwagę na to, co robi Picasso. Bierze kawałek gazety, odrywa, wycina z niego część i to przykleja do obrazu. Z pozoru bardzo banalna czynność, bo cóż to takiego? Leżała gazeta, wziął gazetę, przerwał, przykleił, nawet poszedł na odwiznę, bo gdyby to namalował, to byłoby trudniej, a tak miał gotowca. Ale przyjrzyjmy się, co się dzieje. Ten kawałek gazety znika z naszego naturalnego, realnego świata i pojawia się w innym świecie. Przyklejony do obrazu pojawia się w świecie sztuki. Coś, nad czym naukowcy pracują i nie do końca im to wychodzi, artyści odkryli już dawno. Czyli teleportacja. Znika przedmiot w jednym świecie, w świecie naturalnym, pojawia się w świecie sztuki. Przenosi się z jednego świata, czy nawet wszechświata naszej rzeczywistości, w której żyjemy, i pojawia się w innym świecie, w innej przestrzeni, w przestrzeni sztuki. Pojawia się we wszechświecie sztuki. Kazimierz Malewicz zabierze nas w przestrzeń kosmiczną. Jest to twórca suprematyzmu, czyli kierunku w sztuce, który zrywa z naśladowaniem przedmiotu, z naśladowaniem otaczającej nas rzeczywistości. Tak jak dla kubistów przedmiot, mimo że był bardziej w sferze domysłów, cały czas jest. Cały czas w obrazie jest gitara, jest metronom, jest martwa natura. U Cézanna przedmioty zbudowane były według jego zasad teorii z walca, z kuli, stożka, to nadal mamy te przedmioty. Dla suprematysty proste formy do niczego nie odnoszą, nie odsyłają do przedmiotów innych. Kwadrat jest zawsze kwadratem, prostokąt prostokątem, koło jest kołem, a linia jest linią, a nie konturem, który tworzy kształt. Dajmy na to butelki. Czarny kwadrat na białym tle. Już słyszę te westchnięcia czy pytania, czy to jest w ogóle sztuka. Przecież ja też potrafię tak namalować. Obraz ten powstał w 1910 roku, był po raz pierwszy zaprezentowany.
na ostatniej wystawie futurystów. Zwróćmy uwagę, ostatnia wystawa futurystów. Jest to coś, ten obraz zamyka pewien etap w sztuce. Kończy się świat przedstawiony, kończy się naśladowanie, kończy się przedstawianie przedmiotów, a zaczyna się, no właśnie, co się zaczyna? Sam Malewicz mówi o odczuciu bezprzedmiotowości. Mówi o takim stanie, czy takiej przestrzeni, w której nie ma przedmiotów, w której coś dopiero później może się zjawić. Jeśli chodzi o przestrzeń, to jest największa przestrzeń, jaką można uzyskać w malarstwie. To jest przestrzeń od czerni do bieli. Cały obraz budowany jest z tego, co się znajduje po środku. To jest tak, jakbyśmy byli tutaj i do granic wszechświata, jakby stąd do nieskończoności, nic pomiędzy tym nie było. Obraz ten prezentowany był w dość specyficznym miejscu, a mianowicie powieszony był w rogu galerii, w rogu pomieszczenia, w którym się znajdował. To jest znowu odniesienie do przestrzeni. Jakby kwestionowanie tej przestrzeni trójwymiarowej, w której żyjemy, na poczet może jakiejś wyższej przestrzeni. Wyższej, dlatego że jest to też miejsce, w którym w kulturze prawosławnej pokazywane są, czy wieszane są ikony. Czyli jest to miejsce dla czegoś świętego, uświęconego. W takim miejscu powieszony jest właśnie czarny kwadrat na białym tle. Obraz oczywiście zbudził wiele kontrowersji, tak samo jak budzi te kontrowersje do teraz. W kolejnych obrazach pojawia się więcej kształtów. Pojawiają się prostokąty, pojawiają się również formy w innych barwach. Zobaczcie, że to wygląda tak, jakby Malewicz najpierw stworzył sobie przestrzeń, czyli stąd do nieskończoności całą możliwą przestrzeń, jaką można sobie wyobrazić, i w tą przestrzeń wysyłał sputniki. Sputniki, nie przypadkowo używam tego słowa, bo również o swojej sztuce, o swoich obrazach, o suprematyzmie w podobnych kategoriach wyraża się sam Malewicz. A przypomnijmy, były to czasy, może jeszcze ludzie nie lecą w kosmos, bo nastąpi to dopiero w latach 60. wysyłanie rakiet, sputników i lądowanie na Księżycu, ale już zastanawiają się, czy to jest możliwe. Pojawia się chociażby praca o eksploracji przestrzeni kosmicznej, którą Malewicz prawdopodobnie znał. Zobaczcie, jeżeli ludzkość myśli o podboju kosmosu, to jak artysta może zostawać w tej przestrzeni ziemskiej, w tej przestrzeni między drzewem a horyzontem, między kamieniem a jakimś krzaczkiem, podąża za całą ludzkością, podąża za nauką i również wysyła swoje sputniki, wysyła w kosmos. Było ich coraz więcej, w końcu dochodzi do takiego momentu, w którym maluje biały kwadrat na białym tle, czyli zaprzecza całej historii sztuki, całemu sposobowi obrazowania, jaki znaliśmy dotychczas. To jest symboliczny koniec pewnej epoki, ale i początek. Początek czegoś, co nastąpi później. A co może nastąpić po białym kwadracie na białym tle? Chociażby unizm, czyli znowu kolejny nurt, kolejna teoria, wymyślona tym razem przez polskiego artystę Władysława Strzemińskiego. Ktoś powiedział, że obraz, zanim stanie się koniem bitewnym, jest tylko płaską powierzchnią pokrytą farbami w jakimś porządku. No i pytanie, czy ten obraz musi się stać tym koniem bitewnym? Czy pokrycie płótna powierzchni płaskiej farbami w pewnym porządku nie wystarczy do tego, aby przekazać emocje, aby przekazać jakieś uczucia, aby wyrazić jakieś treści. Z drugiej strony sztuka cały czas dąży do prawdy. Jakiejś prawdy, to co nazwiemy prawdą można różnie klasyfikować, ale prawdą jest, że
obraz to jest płaska powierzchnia ograniczona 4 krawędziami. I to jest coś, co najbardziej właściwe jest obrazowi. Obrazowi rozumianemu jako obraz malarski. I unizm do tego właśnie dąży, aby od tych cech właściwych, przynależnych do obrazu, wyprowadzać to, co się na nim znajdzie, czyli wyprowadzać treść. Tutaj macie Państwo kilka przykładów namalowanych przez Strzemińskiego, kilka obrazów namalowanych przez Strzemińskiego. Namalował on ich niespełna 10, bo trudno jest wymyśleć coś więcej, jeżeli ma się do dyspozycji jedynie płaską powierzchnię, mimo że ona, mamy wrażenie, że się trochę wybrzusza, gdzieś się robi odrobinę wypukła, ale mimo wszystko zwróćcie uwagę, że ona się trzyma krawędzi, że te obrazy przyklejone są do krawędzi płótna naciągniętego na ramę z desek i nie udają, że są czymś innym. Nie udają przestrzeni, nie udają trójwymiarowości, nie ma tam kontrastu właśnie po to, żeby nie naśladować rzeczywistości, bo kontrast to jest ruch, a ruch to jest czas, a czas to jest coś, co nie powinno być w obrazie, czego tam nie ma, a co jakby dokładamy z zewnątrz. Wracamy na ziemię, do świata przedmiotów, do świata realnego. René Magritte i surrealistyczna gra z przestrzenią i gra przestrzenią. W tym obrazie mamy jabłko, które wypełnia całą przestrzeń pomieszczenia, w którym się znajduje. Nie wiemy, czy to jabłko jest takie duże, że wypełnia cały pokój, czy to pokój jest taki mały, jest na przykład makietą czy domkiem dla lalek, w który włożone jest jabłko. Zakłócenie proporcji wprowadza jakieś takie napięcie i wytrąca nas z oczywistości widzenia i z oczywistości patrzenia, bo ten świat, na który patrzymy, tak naprawdę wcale nie jest oczywisty. Fajka. Patrzymy, widzimy fajkę, ale tekst pod nią mówi, że to nie jest fajka. Skoro to nie jest fajka, to pojawia się pytanie, więc co to jest? Nie jest to fajka, jest to obraz fajki. Obraz fajki jest czymś innym niż przedmiot, którym jest fajka. Nasze myślenie, czy skrótowość myślenia, podążanie na skróty, każe nam powiedzieć, widząc obraz, każe nam powiedzieć przedmiot. W tym obrazie, znowu kondycja ludzka, mamy okno, za którym jest pejzaż. Mamy obraz postawiony na sztaludze w pomieszczeniu. Drzewo znajduje się w pejzażu za oknem, znajduje się w pejzażu namalowanym na płótnie, ale to drzewo znajduje się również na obrazie, rzeczywistym przedmiocie namalowanym przez artystę, wiszącym w konkretnym miejscu, na konkretnej ścianie, w konkretnej galerii. Kolejna ważna rzecz. Obraz zasłania nam pewną rzeczywistość, a jednocześnie ją pokazuje. To jest też bardzo symboliczne pokazanie tego, czym jest przedmiot i czym jest obraz. Jaka jest różnica? Pokazanie tego, że obrazy często zasłaniają nam rzeczywistość. To jest szczególnie widoczne dzisiaj, w dzisiejszym świecie, w którym posługujemy się smartfonami, w którym fotografujemy wszystko, co da się sfotografować. Cały świat, który nas otacza, przerabiamy na obrazy. Mamy smartfon przed nosem i nie widzimy świata, widzimy od razu jego obraz. Czy ten obraz jest dla nas łatwiejszy w odbiorze, czy ten świat obrazów jest dla nas już teraz na tyle naturalny, że staje się bardziej naturalny niż rzeczywistość, w której żyjemy, może łatwiejszy w odbiorze, może bardziej ludzki. Staramy się w tym świecie obrazów funkcjonować, bo gdziekolwiek jesteśmy, robimy sobie zdjęcie i wrzucamy to do internetu, wrzucamy do mediów społecznościowych, które de facto poza samą nazwą ze społecznowością, ze społeczeństwem nie mają nic wspólnego. Tak jak Magritte namalował szybę, która po zbiciu
zostaje na niej obraz. Zastanówmy się, czy gdy zbijemy szybę ekranu, na który patrzymy, szybę smartfona, czy jeszcze ten obraz tam będzie. Czy zbijając szybę nie zniszczymy całego świata, który dla nas jest na tyle ważny, na tyle naturalny, bo w nim już coraz częściej, coraz bardziej żyjemy. Na zakończenie już zupełnie inne podejście do tematu przestrzeni, a mianowicie to, jak przestrzeń może wychodzić z obrazu. Albo na koniec, jak możemy wejść my do obrazu. Lustro, w którym przegląda się Wenus na obrazie Rubensa. Na nie zwróćcie Państwo uwagę. Stojąc przed obrazem patrzymy na Wenus. Wenus patrzy w lustro, ale nie widzi tam siebie, tylko widzi nas. Nie ma na jej twarzy wstydu, nie ma zakłopotania. Tak jak my podglądamy ją z ukrycia, z daleka, jakby nie mając przeświadczenie takie, że nie jesteśmy widoczni. Tacy podglądacze, których nie widać, o których osoba podglądana nie wie, że jest podglądana. Osoba, na którą patrzymy, nie wie, że na nią patrzymy. Tutaj przez to lustro sytuacja się zmienia. Nie macie takiego poczucia, że Wenus patrzy konkretnie na mnie, ja patrzę na nią, a ona zerka na mnie. Ten sam zabieg wykorzystał Velázquez, malując Wenus. Znowu, naga kobieta patrząca w lustro, ale w tym lustrze niekoniecznie widzi siebie. Ona nie przygląda się sobie, tylko patrzy, co się dzieje tam z tyłu. A z tyłu, za nią, stoimy my. To my, stojąc przed obrazem, patrząc na obraz, patrzymy na nią, a ona patrzy na nas z tego obrazu. Ta przestrzeń obrazu wychodzi w ten sposób z niego. Kolejny obraz z lustrem Velázqueza, Las Meninas. Tutaj lustro wisi na ścianie znajdującej się za sceną główną przedstawioną na obrazie. W obrazie tym, w lustrze tym odbijają się dwie osoby, których nie ma w tej scenie. Nie są namalowane. Znowu dwie osoby, które prawdopodobnie stały poza kadrem, czy mogłyby stać przed obrazem, przyglądać się temu, co się dzieje, a zostały uwiecznione. Małżeństwo Arnolfinich, portret małżeństwa Arnolfinich, Van Eycka. Kolejny obraz, w którym namalowane jest lustro. Para trzymająca się za ręce. W lustrze oczywiście odbija się ta sama para widoczna od tyłu. Ale przyjrzyjmy się dokładniej. W tym lustrze oprócz Arnolfinich są jeszcze dwie osoby. Jedna z nich najprawdopodobniej sam artysta, który malował tą scenę, w ten sposób się na obrazie uwiecznił i w ten sposób wszedł do obrazu, ale za artystą, za Van Eyckiem domyślamy się, że jest jeszcze jedna osoba. I teraz pytanie, kto tam jest? Czy Van Eyck namalował mnie? Gdybym stał obok niego, to również ja, oglądający tą całą scenę, oglądający sposób, w jaki maluje artysta, również bym się w tym lustrze znalazł. W ten sposób Van Eyck wciąga przestrzeń rzeczywistą, realną, która znajduje się poza kadrem, do obrazu i pokazuje ją w obrazie w formie odbicia lustrzanego, pokazując również widza, który podgląda zza ramienia artysty jego pracę i całą scenę. W ten sposób zostaliśmy wciągnięci z przestrzeni realnej do przestrzeni obrazu.